Tak, jest pan neofitą i za wszelką cenę w tej koalicji obywatelskiej pan ich broni. I pan nawet nie, broni tego. Pokazuje też, pan, co PiS robi. Bo jak pan minister Mucha mówi o wiarygodności, to pokazałem. To ja panu powiem o wiarygodności. Jak pan bardzo prosi, to ja bardzo panu odpowiem o wiarygodności i tak dalej. Panie redaktorze, ja też byłem na spotkaniu z mieszkańcami pod Bobolicami na Pomorzu Środkowym i wie pan, podeszła do mnie matka kilku dzieci, która nigdy nie przychodziła na spotkania takie z politykami. Mówi, wie pan, ja pierwszy raz pójdę na wybory, dlatego że pierwszy raz mnie na wszystko stać, dlatego że wy mi poprzez swoje programy, które wprowadzacie, ten rząd dał nam godność. W naszym sklepie pierwszy raz w historii nie ma zeszytu, gdzie ludzie na zeszyt kupują różne rzeczy. A tak było za rządów, kiedy rządzili ci, których pan dziś broni, z którymi pan idzie w jednej koalicji do wyborów. Jak pan był posłem, to nie zrobił pan nic, żeby tego typu programy zostały wprowadzone. Pan był kiedyś posłem. Dziś pan pracuje na basenie w Łodzi, u pani Zdanowskiej, wszyscy o tym wiemy. Pan stołkowy, ale tak? A pan, na kilku stołkach, tak? Wie pan co? Ale no. Czemu pan mi w ogóle przerywa? Czemu pan mi przerywa? Ja mam pytanie. Ile polskie dzieci dostały od państwa polskiego, jak pan był posłem? Otóż odpowiem. 0 zł. A za rządów Prawa i Sprawiedliwości dziś jest 500 zł na każde dziecko. Wprowadziliśmy godność, przywróciliśmy wielu polskim rodzinom godność. To tak bardzo pana boli. Że teraz ja, wy tak, tego widzę, nie że pan w ogóle nie przerywa. Tej stronie nie przerywa. Chciałbym ad vocem do tego, ponieważ zostałem personalnie zaatakowany przez pana Szefernekera. Wie pan, skąd te środki dla polskich rodzin zostały wprowadzone? Dlaczego zostały wprowadzone? Dlatego, że rozpoczęliśmy walkę z mafiami VAT-owskimi. Walkę z mafiami VAT-owskimi. I właśnie rozpoczęliśmy walkę z mafiami VAT-owskimi i takimi pismami, które pan pokazał. Niech pan broni dalej pana Banasia. Tak to jest. Pan, to ta walka niech została wygrana. Ja tylko chcę jednym słowem, pieniądze mafii w kieszeniach polskich. Jednym zdaniem.